Dzisiaj wyskoczyłem sobie na przejażdżkę Dualtronem Stormem. Myślę, że to bardzo fajna okazja, żeby pokazać, jak ładnie ta hulajnoga wygląda w nocy. Według mnie to jest najładniej oświetlona hulajnoga w nocy, najfajniej do tego przystosowana po kolei. Z tyłu super pięknie podświetlony wahacz, światła potrójne, potem włączę jeszcze awaryjne. Z boku ta kreska tutaj fajnie czerwona poprowadzona, napis Mini Motors Dualtron. No i rzutnik jeszcze, jakby tego było mało, rzucony na ziemię napis Dualtron. Idąc dalej, bateria wymienna w Dualtronie Stormie i woltaż aktualny. Tutaj na tym poprzecznym elemencie ramy też podświetlony napis Dualtron. Tak. Dalej idziemy, przedni wahacz, LEDy. Wahacz też podświetlony oczywiście. I tak jak w Dualtronach wszystkich, kolumna kierownicy super podświetlona. Idąc dalej, kierownica, przyciski, włączenie drugiego silnika, awaryjne, klakson, wyłączenie świateł, włączę awaryjne też z tyłu pięknie podświetlone. No, prezentuje się to fajnie, a do tego wszystkiego standardowy wyświetlacz od Mini Motors. No i oczywiście tutaj wszystko mogę zmieniać, tak? Te kolory takie, jakie sobie chcę. Klasyka biel, niebieski, żółty. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo już jest ciemno. Fioletowy, coś dla kobiet też. I zielony. Fajny, czerwony bardzo fajnie w nocy wygląda. Do tego te napisy mogą się różnie zachowywać, tak? Różne tryby, kolory, jakaś tęcza, tak, możliwości jest po prostu masa. Można klikać tym pilotem po prostu i kombinować. Teraz tak, łączą się literki. Tutaj szaleństwo kolorów. Od środka pilota trzeba bardzo dokładnie dostawiać. I tutaj każdy z tych trybów, na przykład, tak jak ustawiam sobie teraz na białym kolorze, ustawmy biały kolor, mogę sobie różne zachowanie tej animacji ustawić. Tak, na przykład tak, tak. Także w różny sposób mi się ta animacja będzie zmieniać, tak? Możliwości jest po prostu tyle na tym pilocie, że jeszcze wszystkiego chyba sam nie przeklikałem. Jak zmieniam tutaj te ustawienia, no to oczywiście wszędzie LEDy zmieniają się. Generalnie koło tej hulajnogi, jak jeździmy w nocy, po prostu ludzie nie mogą przejść obojętnie. Każdy zwraca uwagę, dzieciaci podbiegają. Pytają, co to jest. Niestety, jak w momencie, kiedy zapytają o cenę, mina rzednie. Ale generalnie tak, najładniejsza hulajnoga w nocy na teraz według mnie Dualtron Storm. Dzięki. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego oświetlenia, odnośnie w ogóle Storma, zostawcie w komentarzach, może nagramy jeszcze jakiś film typu prezentacja, recenzja.